zrobić. 30 listopada około godziny 17 na ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej doszło do zderzenia samochodu marki Toyota i Nissan. Szczęśliwie nikt nie doznał większych obrażeń. Na miejscu pracował zespół pogotowia ratunkowego, 3 zastępy straży, w tym OSP z Piławy Górnej oraz policja. Występowały niewielkie utrudnienia w ruchu przez około godzinę.